Możemy sobie zadać pytanie, kto obecnie rządzi na rynku pracy, i jest to właściwie niezmieniony trend od kilku lat. Informatycy, inżynierowie, osoby, które obsługują technologię w zakładach produkcyjnych i generalnie osoby, które obsługują linie produkcyjne. Jest to stały rynek pracownika, jednak należy pamiętać, że nie każda osoba, która jest informatykiem, czy jest inżynierem, czy jest technologiem, czy jest kimś, kto potrafi obsługiwać linię produkcyjną, rządzi na rynku pracy, bo tak naprawdę rynek pracownika dotyczy osób, które są najlepsze na tym rynku pracy. Jest to uniwersalny trend, zarówno dla najbardziej popularnych zawodów, które teraz wymieniłam, ale też dla zawodów, które funkcjonują w całej sferze usług, w sferze bankowości, w sferze finansów czy takich bardziej typowych zawodów, jakie sobie na ogół wyobrażamy. Jeżeli chodzi o prognozy na najbliższy rok, nie przewiduję, żeby on był rewolucyjny. Ta tendencja cały czas się utrzymuje. Niemniej jednak rynek ewoluuje w zależności od pory roku. Teraz zbliżająca się wiosna, zbliżające się lato sprawia, że otworzy się rynek na prace sezonowe. Trzeba też pamiętać, że rynek bardzo się otwiera na pracowników budowlanych ruszyły inwestycje budowlane, w związku z tym rośnie też zapotrzebowanie na pracowników z tego obszaru. Jeżeli chodzi o dodatkowe branże, które oprócz tych takich najbardziej standardowych i popularnych są w tej chwili rozchwytywane, to osoby ze znajomością języków obcych. Tutaj właściwie drugorzędne jest wykształcenie, czy może inaczej ważne jest wykształcenie, drugorzędny jest rodzaj wykształcenia, Pierwszorzędna jest znajomość języków, co najmniej dwóch języków obcych, najchętniej nietypowych języków obcych z grupy języków skandynawskich albo takich, którymi posługuje się Afryka. Dlaczego? Dlatego, że cały czas Polska jest bardzo popularnym rynkiem dla tzw. centrów usług wspólnych, czyli centrów, które obsługują w zakresie IT, administracji, HR-u, czy finansów, międzynarodowe korporacje i my jesteśmy bardzo wciąż atrakcyjnym rynkiem. Jest to rynek wciąż nienasycony, dlatego że koszty pracy w Polsce są relatywnie niskie, natomiast bardzo cenione są kompetencje i kwalifikacje polskich pracowników, więc mogę tylko zachęcać szczególnie młode osoby do tego, żeby uczyły się języków, przy czym jeden język to już za mało.